Шановний прес, шановна пані співвідчанці, закладачка, гості. В зв'язку з дужим шумом медіальним, wynikającym z odwołania pana dyrektora Kuzia ze stanowiska dyrektora szpitala, jak również faktem, że nie ma obecnie osoby, która pełni funkcję tego dyrektora, zwołałam konwent wójtów i burmistrzów powiatu leskiego oraz zaprosiliśmy, oczywiście w takim konwencie uczestniczy również pan starosta i wicestarosta. Nie należy do moich kompetencji oceniać decyzji starosty, aczkolwiek pan starosta uzasadniał przyczyny odwołania. Nie będę oceniała tej decyzji, bo było sporo błędów i gdyby one się zdarzyły u mnie, pewnie też musiałabym wyciągnąć konsekwencje w stosunku do pracownika. Ale jak powiedziałam, nie oceniać decyzję, bo nie jest to w moich kompetencjach. Zwalnianie i zatrudnianie dyrektora ZOS należy do kompetencji starosty. Na sercu nam leży przede wszystkim dobro szpitala i pacjentów. W związku z tym na wczorajszym spotkaniu burzliwym była pani wójt Ścisnej z Baligrodu, pan wójt z Oszenicy, nie było tu pan starosta, wicestarosta i byłam ja, pani wiceburmistrz, jako członek Rady Społecznej. Nie było na tym spotkaniu wójta Soliny, był przeszkodzony, nie znam przyczyn. Proszę państwa, dyskutowaliśmy o trzech tematach. Po pierwsze, pilnego powołania dyrektora, bo szpital bez dyrektora funkcjonować nie może. Szczególnie, że mają w tej chwili projekt z POSiU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, duży projekt, na doposażenie szpitala w sprzęt. Wymaga on decyzji rozliczeń. Z tego co wiem, audyt jest pozytywny, jeśli chodzi o zakup sprzętu i rozliczenie. Otrzymał szpital, a właściwie powiat, środki z rezerwy budżetu państwa na wykonanie lądowiska. I to było w kompetencjach pana dyrektora Kuzia. Jest tu spore zagrożenie wykorzystania tych środków, aczkolwiek informacja o zyskaniu środków przyszła chyba przed wszystkimi świętymi, a rozliczenie tych środków jest do końca listopada. No nie wiem, czy byłaby szansa przesunięcia, bo jest, znaczy dla mnie jako człowieka, który się zna na prawie zamówień publicznych, jest jeszcze to do przeskoczenia. Pan radny, jak policzy terminy 14 dni, 5 na umowę i tak dalej, wie, że też jest to do przeskoczenia. Jak aura pozwoli. To jest to do przeskoczenia. W związku z tym ja nie wiem, bo ja nie z panem Kuziem nie miałam okazji się spotkać, jak zaawansował przygotowanie przetargu, zanim go odwołano, bo ten przetarg powinien był już być przygotowywany. Wiem, że nie było pozwolenia na budowę. To pozwolenie wpłynęło chyba w dniu konwentu. Pan starosta zobowiązał się przed wójtami i burmistrzami do powołania nowego dyrektora do końca tygodnia. Jeżeli to się uda, to proszę państwa, myślę, że ja zaoferowałam pomoc gminy, jeśli chodzi o przygotowanie specyfikacji, bo boję się, że tam takich służb nie ma. Pracownicy moi z tyłu się pewnie cieszą, że zafundowałam kolejną robotę, ale zaoferowałam na tym konwencie staroście, że jeżeli trzeba pomóc w szybkim przygotowaniu specyfikacji, jesteśmy w stanie w tym pomóc. I myślę, że to się uda przy dobrej woli dyrekcji ZOS-u. Myślę, że to się uda, bo ja nie jestem osobą, która szuka, że tak powiem, problemów i mówi, że to się nie da. Wszystko się da, się chce. Więc myślę, że to się też da załatwić. Jeżeli będzie nowy dyrektor, jeżeli będzie specyfikacja i przetarg szybko, dzisiaj, jutro, to jesteśmy w stanie do końca miesiąca to zrobić. Przy pomocy oczywiście, ofiarowej pomocy. Jeśli chodzi o ocenę stanu budżetu, pan starosta przedstawił argumenty, dla których podjęto taką decyzję. Nie musiał się tłumaczyć, ale mimo wszystko
wójtom i burmistrzom przedstawił te argumenty. Ja nie mam przed sobą dokumentów finansowych, w związku z tym nie będę Państwa, zresztą o takiej informacji należy się zwrócić jednak do starostwa. Ja kwestionowałam czas odwołania dyrektora ze względu na to, że oprócz projektu, oprócz tych dwóch projektów jest jeszcze kontrakt. Jest jeszcze zakontraktowanie usług. Wytłumaczył pan starosta, no z wszystkim, żeśmy się zgodzili, dyskutowaliśmy do 18, szczerze mówiąc, wczoraj, z wszystkimi argumentami, może żeśmy się nie zgodzili, ale wójtowie wyszli uspokojeni na tyle, że czekamy no, do piątku. Czekamy do piątku. Lekarze, z upadku starosta powiedział, że lekarze, ordynatorzy byli u niego, zadeklarowali, że szpital pracuje, oni robią swoje, w związku z tym tutaj nie widzimy zagrożenia. Powiedzieli, że oni robią swoje, pacjenci są obsługiwani, oni od łóżek nie odchodzą, no ważne jest to, żeby tym pacjentom zabezpieczyć. Natomiast mój niepokój budziły tylko te projekty i kontrakt. Jeśli chodzi o projekty, zaofiarowałam pomoc, tam popełniono spory błąd, bo pan radny Dębiński pytał o dotacje. Dotacje takie udzieliła Solina. Proszę Państwa, dotacja ta poszła na zapłacenie odsetek dla parabanków. Proszę Państwa, w Pojśu, jak w każdym innym projekcie, tylko kropka z tajemnicy Państwu uchylę. W Pojśu, jak w każdym projekcie unijnym, z wyjątkiem PROW-u, który nie daje zaliczek, jest możliwość pozyskania zaliczki. Akurat w Pojśu to jest 90%. Niemniej komentować, ja nie mam dokumentów przed sobą, ale jeżeli ZOZ wystąpił z wnioskiem o zaliczkę i tej zaliczki nie wykorzystał przez 3 miesiące, pan radny wie, w terminie wykorzystuje się zaliczki, miesiąc, proszę Państwa. I ta zaliczka została odebrana. 90% wartości można było zapłacić zaliczki nie angażując swoich środków. To w kondycji, jakiej jest nasz szpital, konieczność zaciągnięcia kredytów parabanku, gdzie jak usłyszałam, obsługa tego kredytu za 3 miesiące wyniosła prawie 120 tysięcy i to pochłonęło również dotacje z Soliny, to, proszę Państwa, to mnie zastanowiło. Ja rozumiem, że pan dyrektor Kuzio. Ja osobiście nie jestem przeciwna panu dyrektorowi, absolutnie. Ale w momencie, kiedy go wybierano w konkursie, proszę Państwa, ja od lat pracuję przy funduszach, wiedząc, że są na liście rezerwowej w Pojśu. Nie wiedziałam wtedy jeszcze o tej dodatkowej rezerwie od ministra. Powiem Państwu tak. Współczuję człowiekowi, który mając personel nieprzygotowany do takiego rozliczenia, wziął na barki tak trudne tematy. Bo proszę Państwa, trzeba się naprawdę dobrze wgryźć w dokumenty unijne, rozliczeniowe, regulaminy, żeby nie popełnić błędu. Bo proszę Państwa, tutaj utrata zaliczki i zaangażowanie środków z parabanku, czyli ogromne odsetki. Teraz złożono wniosek o zwrot, czyli zapłacono i czeka się, no przyspiesza się, proszę Państwa, ten co daje pieniądze na zawsze trzeba, żeby je zwrócić, więc czeka się, odsetki lecą. Ważne jest to, aby nie stracić środki, odzyskać je i aby nie stracić rezerwy z budżetu państwa. I w tym momencie mówię, jako burmistrz mogę pomóc, jako ktoś, kto chce dać dotację, powiem nie. Dlaczego? Proszę Państwa, ZOZ otrzymał dotację. Otrzymuje również pomoc de minimis, z której my składamy sprawozdanie. Każda pomoc, złożenie podatku czy innych opłat, wiąże się ze złożeniem informacji o takiej udzielonej pomocy de minimis. Jeżeli suma tej pomocy już jest tak, że w tej chwili nie pamiętam dokładnie, to w euro, bo mi się to też nie pamiętam, to każda z naszej strony pomoc zaskutkuje zmniejszeniem pomocy ze środków unijnych. A w imię czego, proszę Państwa, ja mam bardzo zadłużać gminę, żeby dawać środki, które pójdą na odsetki, albo pomniejszą dotację z Unii. Już nie mówiąc o tym, proszę Państwa, że sprzętu w projekcie, bo projekt jest bardzo obfity, sprzęt pani Pejadzia nas kiedyś informowała, że był z wizytą jakiś lekarz, to się za głowę złapał, że tyle sprzętu nowoczesnego mamy, że mało który szpital ma.
Proszę Państwa, oby tylko był ktoś, ja już kończę, widzę znak pana radnego Wielickiego, oby tylko byli lekarze, którzy potrafią obsłużyć ten sprzęt i abyśmy mieli go wykorzystać, żeby otworzyć szpital w Szczecinie. Dziękuję bardzo.